Dzień dobry, witamy w szkole podstawowej numer 98 na ulicy Sycowskiej. Dzisiaj przed nami sekcja Psiepole. Cztery grupy zajęciowe, pełne niesamowitej emocji, wspaniałej zabawy i dużo, dużo uśmiechu na tych grupach dzisiaj na pewno będzie. Także zapraszam do obejrzenia materiału. Odbywa się trening grupy pierwszej, grupy przedszkolnej, więc najmłodsi wojownicy tutaj teraz na sali szkolą swoje umiejętności, stają się coraz lepsi, a przy tym świetnie się bawią. Za chwilkę spróbujemy z którym z nich porozmawiać, ale może nie będzie to zbyt łatwe, ponieważ dzieci również wstydzą się kamery. Dzień dobry, trenerze Dariuszu, co tu się dzieje? Jestem kotletem. Tak? Kim jest trener? Kotletem! Z nami asystent na treningach, Wiktor. Wiktorze, jak tutaj ta grupa? Bardzo dobrze się sprawuje, bardzo dużo mają energii. No i no jak widać, humor im dopisuje, jak zawsze. Kotlet, nie wiem jak! Kotlet? No jak widzicie, jest uba po pachy. Nie za bardzo wiem, o co chodzi z tym kotletem, ale może kiedyś się dowiem. Może jeszcze troszeczkę treningu i będę wiedział. Właśnie zakończyliśmy trening grupy dziecięcej. Trening wcześniejszy, trening grupy przedszkolnej charakteryzuje się tym, że jest tam mnóstwo zabawy i zachęcenia do uprawiania sportu. Akurat tutaj jest to taekwondo. Treningi grupy dziecięcej polegają na tym, że tego taekwondo, tych technik jest tutaj zdecydowanie więcej i dzieci uczą się już bardziej zaawansowanych umiejętności. Natomiast grupa ostatnia, grupa młodzieżowa, to jest już grupa, gdzie tego taekwondo jest na tym treningu najwięcej. Tam, gdzie są już układy formalne, tam, gdzie są walki sportowe, tam, gdzie osoby, które trenują i chcą, mogą wystartować w zawodach sportowych i sprawdzić się również z innymi zawodnikami, również trenującymi tą piękną sztukę walki. Dzień dobry, trenerze. Co teraz tutaj się dzieje? Teraz odbywa się trening taekwondo. Uczymy się zadawać ciosy rączkami i wykonujemy kopnięcia nogami. Ala pięknie pokaże. Trzy i raz. A na walce sportowej będziemy mieli ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych elementów walki sportowej, czyli dynamiczne zadawanie ciosów rękami oraz wykonywanie szybkich kopnięć. Trener Dariusz Kudlarek, trenerze, jak tu można zapisać się na te zajęcia? Na zajęcia można się zapisać w panelu klienta w profilu taekwondo. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki. Jedna grupa przedszkolaczków, dwie grupy 7-12 lat, no i czwarta grupa młodzieży. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia na zajęciach. Serdecznie Państwu dziękuję za obejrzenie tego materiału i widzimy się w kolejnych. Pozdrawiam.